Cieszy kibiców jaskółek swoją widowiskową jazdą. Jest wyjątkowo skromny, ale za to skuteczny na torze. Artur Czaja to jeden z czołowych żużlowców tarnowskiego teamu. W przeddzień spotkania z Orłem Łódź Artur Czaja spotkał się ze swoimi fanami. Wiadomo, że jak są mecze czy treningi, to jesteśmy trochę niedostępni, bo staramy się skupiamy się na swoim i wiadomo, no jakby kibice wtedy odchodzą może trochę na drugi plan, a teraz jakby jesteśmy do dyspozycji kibiców, możemy porozmawiać, autografy, nie wiem, co chcą, po prostu. No właśnie, bo jak jesteście właśnie, jeździcie na stadionie, jest żużel, do kibice są oddzieleni, jest tam banda, są barierki, nie można swobodnie porozmawiać, no bo też nie dostaną się do parku maszyn, ale jednak wam kibicują. Dzisiaj też myślę, że dlatego tutaj przyszedłeś, żeby wszystkim pokazać, jak to wygląda od drugiej strony, żeby mogli cię troszeczkę poznać. Tak, na pewno. Wiadomo, żeby mnie poznać, bo jestem też tutaj pierwszy sezon, znają mnie gdzieś tam z torów, ale no myślę, że nie każdy tam, kto by chciał pogadać z zawodnikiem, nie mówię, że ze mną, ale ogólnie to nie ma jakoś okazji, no bo wiadomo, jak to jest, do parkingu nie wpuszczają, my tak jak powiedziałem, jesteśmy skupieni też na czym innym, więc za bardzo nie gadamy z nikim i fajne takie spotkanie. A jak to jest u ciebie z tym, jak jedziesz na torze, słyszysz kibiców, dopingują, krzyczą Artur, Artur, i jak wtedy się czujesz? Lepiej się jeździ? Nie, na pewno doping pomaga, bo ja jestem przyzwyczajony do dużej ilości kibiców, bo no, pochodzę z Częstochowy, a tam zawsze na trybunach jest full, więc mi to na pewno pomaga i bardzo się cieszę, jak jest dużo, dużo kibiców na stadionie. Jak się jeździ w Tarnowie właśnie? Opowiedz nam troszeczkę, bo jeździsz tutaj pierwszy sezon, musiałeś poznać tor, musiałeś poznać swoich kolegów z drużyny. Nie, jak na razie jest super i odpukać, żeby było wszystko nadal tak fajnie, jak jest teraz. Jest duży spokój, trenujemy, nie ma jakiejś tam spinki na treningach. Paweł, nasz trener, czy pan Mirek, nie każe nam się zawsze ścigać. Kto się chce ścigać, ten się ściga. Kto chce jeździć samemu, coś sprawdzić, jeździ samemu i atmosfera jest fajna. Kibice widać są przyjazni, jest wszystko okej. A właśnie, a propos tego ścigania, wszyscy obserwują i wszyscy dopingują tobie i drugiemu Arturowi. Jak to jest z tym waszym zgrywaniem się? No bo jednak fenomenalna jazda, jeśli jeździcie w duecie. Artura tak naprawdę poznałem dopiero w tym roku, bo no nie miałem nawet okazji się z nim ścigać nigdy, tak szczerze mówiąc, nawet w drużynie przeciwnej, a w tym roku się poznaliśmy i no super gozi, na torze się bardzo dobrze rozumiemy, śmiejemy się, że to jest team AA. Tak? Wszyscy tutaj wam dopingują, żebyście jeździli razem, trener też po cichu mówi, że liczy na was jako parę, ale jak to jest, no bo się uzupełniacie razem, ty coś odjedziesz w jedną stronę, Artur w drugą, wiecie jak sobie przytrzymać zawodników z tyłu, macie jakąś taką komunikację, czy po prostu wiecie co robicie, patrzycie na siebie? Mi się wydaje, że to po prostu jest dobra współpraca, bo po prostu jakby sobie nie zazdrościmy tych punktów, tak? I wiem, że jeśli ja jadę z pierwszego pola, Artur z trzeciego i ja go puszczę, to przecież w następnym biegu ja jadę z tego trzeciego czy czwartego i wtedy on mnie może zablokować, ale tak się nie dzieje, bo jeśli ja mu pomogę, to on mi też pomoże i na tym myślę, dzięki temu jest właśnie fajna para i mam nadzieję, że tak nadal pójdzie jak teraz. A z kim jeszcze z drużyny lubisz jeździć? Przyznaj się, z kim najczęściej ścigasz się na przykład na treningach? No teraz ostatnio ścigam się z panem Jackiem nawet, ale to wiadomo, po koleżeńsku, nie ma jakiegoś tam ścigania, tylko testujemy sobie sprzęt, a też z Arturem Roczką, a tak to nie ścigam się raczej z innymi kolegami zespołu. Właśnie Artura Czaję już jutro będzie można zobaczyć na motocyklu, bo wraz z tarnowskim teamem będzie się ścigał w meczu przeciwko drużynie Orła Łódź. Początek spotkania na tarnowskim torze zaplanowany jest na godzinę 18:00.